10 gier z najlepszą grafiką. Materiał opracowany na podstawie rankingu ppe.pl. Wiedźmin 3 Dziki Gon. Fabularna gra akcji stworzona i wydana przez CD Projekt Red 19 maja 2015 roku. Pierwszy zwiastun produkcji został zaprezentowany na konferencji Microsoftu w czerwcu 2013 roku. Ponadto Wiedźmin 3 zdobył tam kilkadziesiąt nagród oraz nominacji przyznanych przez czasopisma i portale z branży gier komputerowych. Akcja Wiedźmina Trójki rozgrywa się w fikcyjnym świecie fantasy, tak jak poprzednie części, stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego. Gracz ma okazję zwiedzić kilka miejsc znanych z książek. Polskie studio, zarówno pod kątem rozgrywki, jak i grafiki, stanęło na wysokości zadania, tworząc nie tylko jednego z najlepszych RPGów, nawet nie roku, ale w historii, ale również produkcję, która nie tylko na swoje czasy, ale również na te czasy wygląda przepięknie. Rage. Pierwsza gra komputerowa pojawiła się w roku 2011. Kolejna odsłona została oparta na autorskim silniku Eid Tech 6. Choć może pod względem rozgrywki gra wypadała przeciętnie, to właśnie ten autorski silnik pozwolił zapewnić niesamowitą oprawę wizualną. I to właśnie tym produkcja firmy Avalanche Studios zapewniła sobie uznanie wśród graczy. Mortal Kombat 11. Gra komputerowa z gatunku bijatyk, stworzona przez NetherRealm Studios, działająca na wysoko zmodyfikowanym silniku Unreal Engine 3. Jest kontynuacją gry Mortal Kombat 10, wydanej w 2015 roku. Premiera gry w Stanach Zjednoczonych miała miejsce w 2019 roku. Jak dwie poprzednie odsłony serii, Mortal Kombat 11 to bijatyka w grafice 2,5D. Zasady gry oraz spektakularne, brutalne zakończenia walk poprzez ruchy Fatality i Brutality nie zmieniły się w stosunku do poprzednich gier. Wprowadzono dwa nowe mechanizmy rozgrywki, które zwiększają obrażenia zadawane przeciwnikowi i urozmaicają walkę. Fatal Blow jest następcą ciosu X-Ray, znanego z poprzedniej części serii. Dodatkowo, zupełną nowością w serii jest możliwość dokładnego dostosowywania wyglądu bohatera. Mortal Kombat 11 charakteryzuje się skupieniem na wizerunku i możliwościach postaci. Powraca system wariantów, czyli wyboru stylu walki i danych umiejętności wojowników. Bardzo pozytywne recenzje dotyczące fabuły i rozgrywki mieszają się z dużą krytyką ze strony graczy dotyczącą obecności licznych mikrotransakcji w grze. Mimo wszystko, właśnie ten silnik Unreal Engine 3, który wcale nie jest najnowszy, dodatkowo postprodukcja, cieniowanie, no i generalnie bardzo stabilna gra na poziomie 60 FPS-ów. Death Stranding. Komputerowa gra akcji stworzona przez Kojima Productions. To pierwsza gra reżysera Hideo Kojimy i Kojima Productions po ich odejściu od Konami już w 2015 roku. Gra została wydana na PlayStation 4 8 listopada 2019 roku. Zaplanowana jest również premiera na komputery z systemem Windows. Rozgrywka toczy się w przyszłości na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, a jakże, akcja jest osadzona w czasie po katastrofalnym wydarzeniu, tak zwanym wdarciu śmierci. Spowodowało ono, że niewidzialne stworzenia, zwane wynurzonymi, zaczęły wędrować po ziemi. Gracz wciela się w postać Sama Bridgesa, kuriera, którego zadaniem jest dostarczenie ładunków do odizolowanych kolonii, którym udało się przetrwać, oraz połączenie tych kolonii za pośrednictwem bezprzewodowej sieci komunikacyjnej. Zdecydowanie mocną stroną gry jest wysoka rozdzielczość oraz niesamowita jakość tekstur. Assassin's Creed Odyssey. Przygodowa gra akcji stworzona przez kanadyjskie studio Ubisoft Quebec i wydana przez Ubisoft. Jest to 11. część serii Assassin's Creed, choć jak zapewne wszyscy wiecie, Assassin's Creed skończył się dawno, dawno temu, a teraz to są jakieś wypociny Ubisoftu. Gracz wciela się w jednego z dwóch bohaterów i oczywiście ten jest greckim najemnikiem, jak zresztą wskazuje tytuł gry. Gra ta udowadnia, że warto korzystać z autorskich silników. Tutaj jest mowa o technologii Unreal Next 2.0.
optyczna sprawdza się w tej produkcji fenomenalnie, zapewniając bardzo daleki promień rysowania obiektów, przepiękne fale morskie, dobrze przemyślany load, wrażenia prawie nieskończonej przestrzeni, a przy tym dużo roślinności i szczegółów. Ogólnie gry historyczne są bardzo wartościowe, szczególnie takie, które są nastawione na odwzorowanie historycznych realiów. Na przykład nie wiem, czy znacie, jest taka gra online War Thunder, tam też macie bardzo fajnie odwzorowane te wszystkie samoloty czy czołgi, możecie zapoznać się z modelami. Także nie wiem, ja na przykład wam War Thunder polecam, link umieszczam w opisie. Spider-Man, dopracowany i zmodyfikowany autorski silnik Insomniac Games, który został już wykorzystany przy okazji Sunset Overdrive, wygenerował fenomenalne efekty graficzne w Spider-Manie z 2018 roku. Dostaliśmy cudnie wyglądający ekskluzyw, który imponuje przede wszystkim rozmachem przedstawionego miasta, pięknym cieniowaniem, bogatą geometrią obiektów i stabilnym frameratem. Co ciekawe, na przykład gry, która wygląda nawet odrobinę lepiej niż na wczesnych pokazach Z3. No także wyszło im. Uncharted 4, czyli czwarta odsłona mojej ulubionej serii gier. Kres Złodzieja to przygodowa gra akcji przedstawiona z perspektywy trzeciej osoby, wyprodukowana przez studio Naughty Dog. Gra została wydana przez Sony Computer Entertainment w 2016 roku wyłącznie na PS4. Akcja gry rozgrywa się 3 lata po wydarzeniach z trzeciej części. Nathan Drake tym razem wyrusza na Madagaskar w poszukiwaniu legendarnego miasta Libertalia, będącego anarchistyczną, antykapitalistyczną, 17-wieczną kolonią piratów, opisaną m.in. w książce Historia najsłynniejszych piratów, której autorstwo przypisuje się Danielowi Defoe. Czyli ponownie mamy grę, która w jakiś sposób nawiązuje do prawdziwych wydarzeń historycznych. Studio pokazało w tej grze, że grafika jest zdecydowanie ich mocną stroną. Gra działa na autorskim silniku studia, który radzi sobie rewelacyjnie zarówno z odległymi pejzażami, jak i bardzo bogatymi wnętrzami. Mimo że gra pojawiła się na rynku kilka lat temu, do dziś pozostaje w czołówce najładniejszych gier. Horizon Zero Dawn, fabularna gra akcji, przedstawiona z perspektywy trzeciej osoby, wyprodukowana przez studio Guerrilla Games. Gra została wydana przez Sony Interactive Entertainment 28 lutego 2017 roku, wyłącznie na konsolę PS4. Główną bohaterką gry jest Aloy, wojowniczka plemienia Nora, która żyje w postapokaliptycznym świecie, przejętym przez mechaniczne zwierzęta. Protagonistka wyrusza na misję w celu poznania tajemnicy pochodzenia maszyn i swojego przeznaczenia. Otóż Guerrilla Games znana jest z niezwykłej dbałości o grafikę. Nie inaczej jest właśnie z grą Horizon Zero Dawn, która pewnie jeszcze przez długi czas będzie deklasować rywali w kategorii najlepszej grafiki. Red Dead Redemption 2, przygotowa gra akcji osadzona w realiach Dzikiego Zachodu, stworzona i wydana przez Rockstar Games. Gra została wydana na platformie X1 oraz PlayStation 4. Jest to kontynuacja serii Red Dead, gra stanowi prequel poprzedniej odsłony. Redaktor magazynu Forbes uznał, że Red Dead Redemption 2 może być jedną z najlepiej sprzedających się produkcji całego roku, a inni wydawcy mogą na tym stracić. Akcja Red Dead Redemption 2 toczy się w fikcyjnym otwartym świecie, wzorowanym na Dzikim Zachodzie. Gracz steruje postacią Artura Morgana, członka gangu, a akcję obserwuje z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby. Postać może walczyć używając takiej broni jak rewolwery, strzelby, łuki czy broń biała. W wywiadach twórcy przyznali, że w grze nie pojawi się tryb Battle Royale, który był niezwykle popularny w momencie pojawienia się gry Red Dead Redemption 2. Sama gra wygląda przepięknie. Twórcy przywiązali olbrzymią uwagę do efektów atmosferycznych, animowania zwierząt i wykazali ogromną dbałość o szczegóły najróżniejszej maści. Przykładowo, ustrzelone zwierzaki ulegają rozkładowi w pewnym stopniu, a końskie przyrodzenie, wiecie co. No serio, nie mieli o co zadbać.
God of War. No i tutaj raczej nikt nie będzie miał wątpliwości. God of War to prawdziwa demonstracja możliwości konsol PlayStation 4. Gra potwierdza, jak wielkie są zalety tworzenia autorskiego silnika dokładnie pod wymagania danej konsoli. Co ciekawe, silnika bez oficjalnej nazwy. Przepiękne tekstury, doskonałe oświetlenie, bogata geometria obiektów, najlepszy efekt HDR, z jakim można się spotkać w grach. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!